Zadanie, jakie postawili przede mną, no to żeby to było coś takiego konkretnego, akcja krótka, zdecydowana, przemawiająca do serca, do umysłu, nawet może wstrząsająca jakimś sumieniem. Właśnie jeszcze w Krakowie żołnierz przekazał nam tą palmę, to pomyślałam, że jako też osoba w mundurze czułam się zobowiązana do tego, żeby się nią zaopiekować. Początkowo może troszeczkę traktowali to jako taką przygodę, ale ta powaga narastała. Jeżeli miłosierdzie, no to także nierozerwanie złączone z nim pokój. Jeżeli pokój, no to jaka symbolika? Gałązka oliwna. Zawsze oliwa mi się kojarzyła z takim materiałem leczniczym. Jest to drzewo otwarte, rozgałęzia się na wszystkie strony. Tak jak człowiek powinien być otwarty na drugiego człowieka. Jak w Starym Testamencie. Jest to taka nadzieja na jakiś nowy horyzont. Taki symbol przede wszystkim właśnie Bożej łaski, która leczy różne ludzkie rany. Gałązki oliwne z trzech różnych miejsc, bo miejsca te są też wyjątkowe, nie potrzebują jakiegoś większej jakiejś takiej ideologii czy teologii, czy wytłumaczenia. I przywiezienie tych gałązek właśnie z tak dobranych miejsc ma nam wszystkim uświadomić, że wszelkie podziały, wszelkie niezgody wobec rzeczy czasami ostatecznych są nieistotne. Nawet nie do końca jestem w stanie opisać to uczucie, które mi towarzyszy. Dlatego, że będąc tutaj na tym cmentarzu, uświadamiam sobie po raz kolejny już, że ci ludzie zginęli, ale nigdy ich wiara nie zaginęła. Oni wierzyli do samego końca. I to też pokazuje mi, jak w niektórych sytuacjach, w których my w życiu się znajdujemy, my tak często wątpimy, tak często upadamy, a Pan Bóg daje nam tyle siły i tyle wiary, że Jego mocą jesteśmy w stanie pokonać wszystkie trudności. My w Polsce nie musimy walczyć o naszą wolność, czy bać się o jakieś dobra doczesne, bo mamy co jeść, mamy gdzie się uczyć, jesteśmy w jakiś sposób spokojni. To myślę sobie, że jeśli będzie tak, że gdzieś to pogubimy i nie będziemy tego pielęgnować, to no to stracimy coś bardzo ważnego. Opat na Monte Cassino opowiadał nam historię z II wojny światowej, gdzie właściwie całe opactwo zostało zniszczone poza takim jednym punktem, celą świętego Benedykta i taką bramą, na której jest napisane właśnie słowo pokój, pax. I tak sobie myślę, że to jest trochę obraz może ludzkiego serca, pewnie mojego na pewno, że może się wokół toczyć wojna czasami. Mogą być różne zniszczenia, takie historie, które są trudne. Ale gdzieś tam głęboko w sercu ten pokój zawsze zostaje i można na nim odbudować. Jak powiedział ojciec opat, mówiąc do nas konkretnie się zwracając do wolontariuszy, że to dzieło, które każdy z nas, każda organizacja, do której należy, organizuje, realizuje, czyli pochylenie się nad drugim człowiekiem, to dzieła miłosierdzia. I poprzez te dzieła miłosierdzia bądźcie i kontynuujcie być apostołami budowniczymi pokoju. To, co my robimy w naszych wolontariatach, w naszych organizacjach, nie jest czymś super wyjątkowym. A tutaj łączy nas miłość do drugiego człowieka i to pokazuje, że w tym jest właśnie siła. Kierują nami takie wartości, a nie inne i my robimy to, co powiedział nam Jezus. Ale to przede wszystkim jest ważne dlatego, że to zaraża. To nie jest tak, że my to robimy i nam jest lepiej i zaspokajamy takie nasze egoistyczne chęci pomagania i poczucia, że robimy coś fajnego i że jesteśmy fajni dzięki temu. I właściwie takim przesłaniem miłosierdzia nie jest to, żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby wyznawać te same zasady i wartości, ale żeby nauczyć się żyć właśnie w tej naszej odmienności wspólnie. To kim się jest na co dzień? Najmocniej wpływa na
na twoje otoczenie. Jeżeli jesteś w tym autentycznym, spójnym, jeżeli się tym żyje, pewnie niedoskonale, ale chce się tym żyć naprawdę, no to taki wierzący człowiek to staje się jak taka żywa karta Ewangelii. Dla mnie to było bardzo duże przeżycie duchowe. Było trochę tak jak towarzyszenie Chrystusowi 2000 lat temu w Jerozolimie. Takie wielkie wyróżnienie. I właśnie moment, kiedy papież nas błogosławił, był strasznie wzruszający. I wtedy właśnie uświadomiłam sobie, że kurde, jestem w Watykanie. Sono qui con noi molti giovani volontari di Cracovia. Tornando in Polonia, porteranno ai responsabili della nazione i rami di ulivo raccolti a Gerusalemme, Assisi e Monte Cassino, e benedetti oggi in questa piazza, come invito a coltivare propositi di pace e di riconciliazione e di fraternità. Grazie per questa bella iniziativa. Andate avanti con coraggio. Było coś pięknego. Nadal jak o tym myślę, to mi serce wali jak młot. Kilka dni temu z Krakowa wyjechało 25 przedstawicieli różnych wolontariatów, zupełnie odmienne osoby. W tym momencie do Krakowa wraca grupa wspaniałych znajomych, których łączy jeden cel, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Akcja materialnie my kończymy w Łagiewnikach, ale myślę, że przekaz, który zaszczepiliśmy, powinien iść kontynuować. Na pewno będą emocje pozytywne i negatywne. Grunt, że to dotrze do społeczeństwa, może być ziarnem, które kiedyś zaowocuje, że zobaczą, że młodzi ludzie potrafią, że łączy nas jeden cel, robienie dobra wspólnego, bezinteresowna pomoc drugiemu. Jak to się mówi, nigdy nie gasi entuzjazmu. Jeżeli coś wychodzi od młodych, to jest dobrym znakiem, że jednak są zainteresowani, są zaangażowani i chcą coś zrobić, zrealizować. Ale to już robota tego na górze, żeby nas z tym wspierał i żebyśmy myśli po prostu z ufnością, prawdą i tą odwagą, o której mówił papież. Thank you.